Tytuł kursu – Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł – Stosowanie przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych. Temat – Umowy zlecenia i o dzieło. Na dzisiejszym szkoleniu porozmawiamy o umowach cywilnoprawnych. Podstawową cechą odróżniającą umowy cywilnoprawne od umowy o pracę jest brak elementu podporządkowania. Jeżeli natomiast praca może być świadczona w warunkach daleko posuniętej samodzielności wykonywanych czynności, wówczas można zawrzeć umowę cywilnoprawną. Wyróżniamy następujące umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, kontrakty menedżerskie. Kliknijcie teraz na przykładowy wzór umowy zlecenia. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie pewnej określonej czynności prawnej, niekoniecznie odpłatnie. Nieodpłatny charakter umowy może mieć miejsce wówczas, gdy strony umowy zastrzegły to w umowie. W momencie, gdy strony zawartej umowy nie określiły wysokości wynagrodzenia, wówczas wykonawcy należy się wynagrodzenie zgodnie z artykułem 735 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub prawne. Należy jednak pamiętać, iż muszą one posiadać zdolność do czynności prawnych. Zerknijcie teraz na obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Z kolei zgodnie z artykułem 627 Kodeksu Cywilnego przez umowy o dzieło przyjmujący zobowiązuje się do wykonania oznaczenia dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zerknijcie na przykładowy wzór umowy o dzieło. Dzieło może mieć charakter materialny oraz niematerialny. Przy umowie o dzieło wynagrodzenie możemy określić wprost przez wskazanie jego wysokości lub też wskazanie podstaw do jego ustalenia. Spójrzmy teraz na tabelę prezentującą obowiązki zamawiającego i przyjmującego zamówienie. Kolejną wyróżnioną umową jest umowa agencyjna, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, artykuł 758 do 764. Strony umowy agencyjnej muszą być przedsiębiorcami, stosując zasadę lokalności. Umowa agencyjna jest konsensualna, wzajemna oraz odpłatna. Zerknijmy na przykładową umowę agencyjną. Bardzo istotnym elementem umowy agencyjnej, który odróżnia ją od umowy zlecenia, jest stałość usług świadczonych przez agenta na rzecz dającego zlecenie. Zgodnie z artykułem 758 Kodeksu Cywilnego, formą wynagrodzenia jest prowizja, której wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. Na koniec zerknijmy na obowiązki zamawiającego i agenta. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi umowami cywilnoprawnymi. Informacje o nich znajdziecie w treściach merytorycznych modułu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.